Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami drugi odcinek z serii poświęconej historii pilskich ulic. Dzisiaj znajdujemy się na ulicy 14 lutego, na ulicy, która jest dla wielu osób przyjeżdżających do Piły pierwszą ulicą, którą poznają, z którą się stykają, wychodząc z dworca kolejowego. To na pewno ulica również, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości miasta. Mówi się, że być może należałoby przedłużyć deptak z ulicy Śródmiejskiej aż do dworca PKP, tak by ten cały element miasta funkcjonował, żył i był tą częścią jak najbardziej reprezentacyjną. Mam nadzieję, że te kolejne minuty spędzone przed ekranem telewizora, gdy będziemy mieli okazję oglądać, jak ta ulica zmieniała się poprzez stulecia, będzie czasem nie tylko podróży nostalgicznej, ale również nauki dla młodego pokolenia. Zapraszam na 14 lutego. Gwałtowny rozwój naszego miasta w drugiej połowie XIX wieku związany był z powstaniem kolei. 27 lipca 1851 roku Piła uzyskała połączenie kolejowe z Berlinem i Bydgoszczą. W latach 1871-1881 uruchomiono następne linie kolejowe łączące Piłę z innymi miastami. Powstał węzeł kolejowy o dużym znaczeniu strategicznym. W ciągu następnych 50 lat małe miasteczko przekształciło się w trzeci po Poznaniu i Bydgoszczy ośrodek miejski prowincji poznańskiej. Dziś zatem, drodzy Państwo, parę słów o obecnej ulicy 14 lutego, zwanej dawniej Dworcową lub Starą Dworcową. Ulica ta liczyła od końca XIX wieku do 1945 roku 54 numery i rozpoczynała się przy skrzyżowaniu ulic Arsenałowej, Szerokiej, dzisiaj 11 listopada, i Nowej Dworcowej, a kończyła się przy dworcu kolejowym. Teren obecnego Placu Staszica i okolice dworca należały do przedmieścia zwanego dawniej Borkowo. Powstanie i rozwój ulicy związany jest oczywiście z powstaniem budynku stacji kolejowej. Powstał on w latach 1871-1873. W zbiorach Muzeum Okręgowego znajduje się plan dworca z 1873 roku. Sam obiekt na zewnątrz niewiele się zmienił, lecz wewnątrz nastąpiły duże zmiany. Do 1945 roku mieścił dwie luksusowe restauracje dla gości pierwszej, drugiej i trzeciej klasy według klas podziału wagonów. Dziś te bogate wnętrza możemy oglądać tylko na starych kartach pocztowych. Trudno jest dziś ustalić datę powstania tunelu dworcowego. Być może ten liczący 62 metry tunel powstał około 1875 roku. Jak twierdziła w swoich wojennych pamiętnikach Peit Kur, jednym z budowniczych tunelu był jej dziadek Golc. Popatrzmy zatem, proszę Państwa, na pilski dworzec z epoki fin de siècle i początku XX wieku.
a to już, drodzy Państwo, okres nieco późniejszy, lata 20 i 30. Rzeczą naturalną było kiedyś, iż blisko dworca budowano hotele. Pod numerem 6 znajdował się hotel Fryderyka Dusta Dust, zwany od 1929 roku dworcowym, a pod numerem 35 hotel Pufal, należący do Arnolda Pufala, sąsiadował z nim hotel Cesarski Dwór. Czwarty obiekt, mały hotelik i restauracja Ernesta Pfeiffera, Niemiecki Dwór, znajdował się na skrzyżowaniu ulic Starej Dworcowej i Ujskiej. Na Ujskiej i Nowej Dworcowej znajdowały się trzy inne hotele. Mała, nieistniejąca uliczka Ujska przecina obecnie plac manewrowy Pilskiego Dworca PKS. Prawie wszystkie obiekty hotelowe zniknęły z pilskiego krajobrazu po 1945 roku. W latach 90. XX wieku rozebrano budynek hotelu Pufala. Ocalał tylko budynek dawnego niemieckiego dworu przy dworcu PKS. Pod numerem 39 znajdowała się gazownia. Budynek wybudowano w 1871 roku. Gazownia funkcjonowała w tym miejscu do końca I wojny, a następnie przeniesiono ją na obecną ulicę Poznańską. Na tej fotografii przedstawiającej plac Staszica z lotu ptaka budynek gazowni widziany jest u samego dołu ekranu, mniej więcej po środku, budynek z wysokim kominem. Budynek dawnej gazowni przetrwał wojnę i rozebrany został w latach 50. Z posesją Żyda Filipa Heymana, który mieszkał pod numerem 45, związana jest historia pilskiego chóru Halka. Chór założył w sierpniu 1917 roku ksiądz Zygmunt Dykiert, wikary kościoła świętych Janów. Na tyłach posesji Heymana pilska Polonia w starej odremontowanej stajni urządziła w 1932 roku świetlicę z biblioteką. Było to miejsce ćwiczeń chóru Halka. 9 października 1960 roku na kamienicy pod numerem 45 Waleria Beutner, przedwojenna członkini chóru, odsłoniła pamiątkową tablicę z napisem: tutaj w latach 1932-1939 w warunkach hitlerowskiej niewoli chór Halka krzewił pieśń polską. Wydarzenie to możemy zobaczyć dzięki rewelacyjnym zdjęciom pana Romana Zaranka. Szanowni Państwo, w tym programie wspomnieliśmy już o Peit Kur. Należy się jej teraz kilka słów. Była to pilanka, która urodziła się w Pile w 1902 roku i mieszkała na Alte Bankowstrasse, czyli dzisiejszej 14 lutego. Peit Kur jest chyba najsłynniejszą pilanką na świecie. Jest znana ze swojego dziennika wojennego, jaki prowadziła pomiędzy sierpniem 1914 a październikiem 1918 roku. Dla nas Pilan ten dziennik jest rewelacyjny i bezcenny. Opisuje ona w nim codzienne życie Piły w tym czasie. Pisze o nastrojach mieszkańców, o tym, co przeczytała w gazetach. Była bardzo spostrzegawczą, bystrą dziewczynką i chyba nad wyraz dojrzałą jak na swój wiek. Jej dziennik jest uznany na całym świecie jako jeden z najlepszych dokumentów spisanych przez cywila podczas I wojny światowej. Ramy tego programu są zbyt wąskie, aby opowiedzieć o tej bardzo ciekawej postaci. Powiem pokrótce, iż Peit Kur
służyła jako wolontariuszka na Pilskim Dworcu, wolontariuszka Czerwonego Krzyża. Do jej zadań należała opieka nad rannymi, przejeżdżającymi żołnierzami, uchodźcami. Wiele widziała na dworcu, widziała, jak wygląda wojna z bliska, o czym wielu pilan, ówczesnych pilan, nie miało zielonego pojęcia. Opisała to wszystko w swoim dzienniku. Przeżycia te tak głęboko wryły jej się w pamięć i tak zmieniły jej świadomość, iż do końca życia została pacyfistką. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku wyjechała z Niemiec i praktycznie nigdy już do nich nie wróciła. Po wojnie mieszkała w Szwajcarii, w Asconie i tam w latach 80. zmarła. Jej dziennik został wydany w roku 1982. W latach 90. został przetłumaczony na język angielski. Na tej fotografii trzecia od lewej, Peit Kurs z dzbankiem kawy w ręku podczas swojej służby jako wolontariuszka na Pilskim Dworcu. I jeszcze kilka widoków 14 lutego z przedwojnia, z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na tej panoramie na pierwszym planie widzimy ulicę Towarową. Ulica 14 lutego, czyli Alte Bahnhofstrasse, biegnie od prawej krawędzi zdjęcia